czwartek, 18 dzień stycznia, czas na raport. Kinga Kuczek, witam i zapraszam. Sieroty i wdowy nadal bez pieniędzy. Czy i kiedy mogą liczyć na wypłatę 10 tysięcy złotych? Czarny protest w Katowicach. Kilkaset osób wyraziło sprzeciw wobec zaostrzania prawa aborcyjnego. 73. rocznica Marszu Śmierci. Kierowca czerwonego auta, prawdopodobnie terenowego, usiłował wciągnąć moją 11-letnią córkę do samochodu. To wpis, który wczoraj na jednym z portali społecznościowych zamieścił mieszkaniec powiatu wodzisławskiego. Informacja o tym zdarzeniu rozeszła się tempem błyskawicy. Policjanci rozpoczęli poszukiwania czerwonego samochodu. Wiemy, jaki był ich finał. A o szczegółach komisarz Marta Pydyk z wodzisławskiej komendy policji. Policjanci oczywiście każde takie zgłoszenie traktują poważnie, więc rozpoczęli procedury poszukiwawcze. Patrole miały w zadaniach, aby szukać czerwonego terenowego pojazdu. Wczoraj dzięki rozesłaniu tej informacji, bo wiadomo, że informacja rozeszła się po wszystkich mediach lokalnych, mężczyzna usłyszał informację w radiu, skojarzył ten fakt, była mowa o jego samochodzie i sam się wystraszył, postanowił przyjechać na komendę i złożyć wyjaśnienia. Okazało się, że był to starszy mężczyzna, który jechał od mechanika, miał poszukać warsztatu lakierniczego, zgubił drogę, zobaczył dwie dziewczynki idące chodnikiem i postanowił zapytać o drogę. Dziewczynki się wystraszyły, pobiegły do domu, źle jak widać zinterpretowały tą sytuację, natomiast cała sytuacja zakończyła się na szczęście szczęśliwie. Natomiast no tutaj trzeba powiedzieć, że w takich sytuacjach zawsze my traktujemy takie zgłoszenia poważnie, bo oczywiście zdarzają się takie sytuacje, że mężczyźni w samochodach zaczepiają dziewczynki, próbują je zaciągnąć do samochodu, dlatego też reakcja była i policjantów, i zarówno mediów taka sama. Pominięcie sierot i wdów przy wypłacaniu deputatów węglowych, aktualna sytuacja górnictwa oraz dofinansowanie funkcjonujących w naszym regionie szpitali z budżetu państwa. To główne tematy, jakie poruszano podczas dzisiejszej konferencji prasowej zorganizowanej w rybnickiej siedzibie Prawa i Sprawiedliwości. Konferencja, w której udział wzięli posłowie Prawa i Sprawiedliwości Grzegorz Janik i Grzegorz Matusiak, zdominowana została sprawą nowelizacji ustawy o świadczeniu rekompensacyjnym. Parlamentarzyści odnieśli się do pominięcia w wypłacaniu świadczeń wdów i sierot, a także w ostrych słowach skomentowali stanowisko Platformy Obywatelskiej w tej sprawie. Deputaty węglowe zostały zabrane za rządów Platformy Obywatelskiej. Dlatego dziwię się, że dziś w obronie tych osób, które zostały skrzywdzone, staje Platforma Obywatelska. Ja rozumiem, że działania polityczne można rozwijać na szerszym polu, ale tutaj jest to temat delikatny. Jest to hipokryzja posłów Platformy Obywatelskiej. Pewne tematy zostały jakby pominięte, ale nie celowo. To była bardzo szybko robiona ustawa. W związku z tym wniesiemy poprawki, aby wszyscy, którzy mogli otrzymać rekompensatę za utracony węgiel. Pracujemy nad tymi tematami i z pewnością w najbliższym czasie będzie informacja dotycząca rekompensat za utratę deputatu węglowego dla osób, które w tym momencie nie są uprawnione do otrzymania tych deputatów. Konferencja była także okazją, by posłowie PiS-u wyrazili swoje zdanie na temat aktualnej sytuacji polskiego górnictwa. Kiedy rząd Prawa i Sprawiedliwości obejmował rządy, to akcje Jastrzębskiej Spółki kosztowały 7 zł. Dzisiaj kosztują 107. I tutaj myślę, że nie ma dyskusji, że to jest jakieś tam, nie wiem, na giełdzie, cokolwiek. Giełda kieruje się swoimi prawami i prawami rynku. Także to jest najlepsza odpowiedź, co myśmy przez te 2 lata zrobili dla górnictwa. Posłowie Prawa i Sprawiedliwości poinformowali również, że znajdujące się w naszym regionie szpitale zostaną dofinansowane z budżetu państwa. Ponad 4 miliony zostanie przekazane na szpitale i są to szpitale i w Rybniku, szpital w Wodzisławiu, szpital w Jastrzębiu oraz w Mikołowie. A więcej na temat wypłat deputatów węglowych, aktualnej sytuacji górnictwa oraz wsparcia finansowego szpitali o 19 w programie Po godzinach, którego gościem będzie poseł Prawa i Sprawiedliwości Grzegorz Janik.
Polityczna walka na słowa trwa. Prawo i Sprawiedliwość atakuje Platformę Obywatelską, a Platforma atakuje PiS. Pozytywy są takie, że członkowie jednego, jak i drugiego klubu wyrażają chęć zmian ustawy o świadczeniu rekompensacyjnym z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla. Posłowie Krzysztof Gadowski i Paweł Bańkowski złożyli na ręce marszałka Sejmu nowy projekt ustawy, który, tutaj cytat, pozwoli na likwidację podziału środowiska wdów, wdowców i sierot. Nie można po raz kolejny dzielić rodzin górniczych, a tym bardziej wdowy, sieroty i wdowców. Ja zorganizowałem kilka spotkań z tymi osobami. Było to w Żorach, w Wodzisławiu, w Jastrzębiu. Wczoraj byłem jeszcze w Katowicach. No mają wielki żal, trzeba powiedzieć, dla rządzących, którzy po prostu pominęli ich, a mówili wcześniej, że wszyscy otrzymają. Z kolegą z Platformy napisaliśmy taki projekt ustawy, który nowelizuje to, co minister do tej pory w pośpiechu, w nocy ustalił, uchwalił, aby te osoby dostały. Złożyliśmy 11 stycznia taki projekt nowelizacji ustawy u pana marszałka. No i czekamy, że pan marszałek bardzo szybko podejdzie do tematu i przekaże tą ustawę, czy to do komisji, czy do Sejmu, że będziemy mogli debatować i dopełnić tego, czego nie dopełnił do tej pory minister. Że wdowy, jak i sieroty po górnikach, którzy nie dożyli emerytury i renty, bo to trzeba wyraźnie powiedzieć, nie otrzymują tej rekompensaty. A trzeba powiedzieć, że wielokrotnie są to osoby, które zginęły na dole podczas ostatniej swojej szychty. Ubrani na czarno wyszli na ulicę, by wyrazić swój sprzeciw. Wczoraj wczesnym wieczorem na rynku w Katowicach miał miejsce czarny protest. Kilkaset osób wyraziło głośny sprzeciw przeciwko zaostrzaniu prawa aborcyjnego, ale też przeciw posłom, którzy doprowadzili do odrzucenia przez Sejm obywatelskiego projektu Ratujmy Kobiety. Głośno na katowickim rynku, ubrani na czarno i z transparentami w rękach, nie zgadzali się na zaostrzenie prawa aborcyjnego. Wiał silny wiatr, na termometrach kilka kresek poniżej zera, ale im pogoda nie straszna. Na katowickim rynku przed Teatrem Śląskim zebrało się kilkaset osób. Wśród nich m.in. Ogólnopolski Strajk Kobiet Katowice, Partia Zieloni, Partia Razem, Inicjatywa Feministyczna, Stowarzyszenie Tęczówka, indywidualne osoby zaangażowane w walkę o prawa kobiet. Ich wczorajsza obecność to odpowiedź na wyrzucenie do kosza obywatelskiego projektu Ratujmy Kobiety. Rozległy cel to jest po prostu uzyskanie praw kobiet, takich jak w oświeconych, normalnych krajach Europy, bo jesteśmy w tej chwili coraz bardziej Iranem, czyli po prostu dostępna antykoncepcja, edukacja seksualna, prawa kobiet. Wyrazić sprzeciw przeciwko tej drugiej, skrajnie niebezpiecznej i niehumanitarnej naszym zdaniem inicjatywy zatrzymać aborcję. W 2016 roku mieliśmy dokładnie taką samą sytuację i od tego zaczęły się czarne protesty. W Sejmie były dwa projekty, jeden zaostrzający ustawę antyaborcyjną i drugi łagodzący ustawę antyaborcyjną. W zeszłym roku odpadły oba. Natomiast w tym roku nie dość, że odrzucono projekt Ratujmy Kobiety, mimo tego, że nam obiecano, że zostanie skierowany do prac komisji i dlatego przez 3 miesiące tysiące wolontariuszek i wolontariuszy zebrało ponad 400 tysięcy podpisów. 400 tysięcy podpisów w Polsce zebrać to jest naprawdę duży wyczyn. To jest 3 miesiące ciężkiej pracy i ono poszło prosto do kosza. To jest skandal. Uczestnicy manifestacji nie bali się mocnych słów i odważnych porównań. Ja to oceniam, że to jest taka hybrydowy komunizm wraca. Wzięto wzór z Putina, no i to się trochę sprawdza. Organizatorki i działaczki czarnego protestu wskazywały zagrożenia obecnie procedowanych rozwiązań. Wierzę jakby w wolność wyboru, natomiast właśnie wyboru. Nie zgadzam się na to, że niektóre osoby nie tylko chcą decydować o swoim życiu, ale o tym, jak inni powinni żyć. I na to nie ma mojej zgody. Musi być duża siła społeczna i przede wszystkim trzeba się organizować politycznie, ponieważ to są polityczne postulaty i one tylko za pomocą politycznych narzędzi mogą zostać zrealizowane. Angażuję się trochę w działalność taką społeczną też. Uważam, że protesty są potrzebne. Dobrze coś takiego słyszeć, jak ludzie się wypowiadają i zobaczyć, że przychodzą, że im zależy. Bo jeżeli my nie zawalczymy o siebie, to po prostu nikt nie zawalczy. Czarny protest zorganizowano wczoraj w kilkudziesięciu polskich miastach, między innymi w Katowicach, w Cieszynie, Kędzierzynie-Koźlu, Legnicy, Opolu czy Wałbrzychu.
Chciał włamać się do kiosku, miał wyjątkowego pecha, bo obok przechodzili akurat policjanci. Na ich widok włamywacz zaczął uciekać. Po krótkim pościgu został zatrzymany. Jak się okazało, w ubiegłym roku włamał się do tego samego kiosku i wtedy również trafił w ręce stróżów prawa. Po sprawdzeniu w policyjnych bazach danych okazało się, że 22-latek jest również poszukiwany do odbycia kary pozbawienia wolności. Usłyszał już zarzut i został przewieziony do aresztu śledczego w Mysłowicach. Za kradzież z włamaniem grozi mu do 10 lat więzienia. To była tragiczna tułaczka dziesiątek tysięcy więźniów obozu oświęcimskiego. Trasa zaczynała się w Auschwitz, kończyła w Wodzisławie Śląskim. Więźniowie codziennie w mrozie, wycieńczeni ciężką pracą i brutalnością hitlerowców, pokonywali nawet 30 kilometrów. Dzisiaj w Wodzisławie Śląskim upamiętniono Marsz Śmierci, czyli zbrodnię dokonaną na więźniach obozu koncentracyjnego Auschwitz. W ciszy i zadumie przy zbiorowej mogile złożyli kwiaty i znicze. W ten sposób oddali hołd więźniom poległym w Marszu Śmierci. Na mapie Marszu Śmierci sprzed 73 lat właśnie Wodzisław jest stacją końcową. Stacją końcową w sposób dosłowny i symboliczny, ponieważ stąd więźniowie, którzy przeżyli ten marsz, zostali wywiezieni w głąb Rzeszy Niemieckiej. Symboliczną także dlatego, że wiele osób nie doszło na stację końcową marszu i także w Wodzisławiu mamy mogiły tych osób. Stąd bardzo ważna jest nasza pamięć o wszystkich zmarłych, ale przede wszystkim o tym, co się wydarzyło. Dziś na świecie jest różnie, dzieje się na różnych kontynentach i powinniśmy wyciągać wnioski z tego i działać, zanim cokolwiek takiego się wydarzy. Takie rzeczy nie mogą mieć miejsca. Ale miały raptem 73 lata temu. Są osoby, które te tragiczne wydarzenia pamiętają bardzo dobrze, choć wolałyby nie pamiętać ich wcale. W ogóle trudno o tym mówić, trudno. Bo choć lata mijają, to rana ciągle się nie goi. To było najgorsze, kiedy nas aresztowali. Ojców od razu wzięli osobno, a później nas od matek odłączyli. Więc pan sobie wyobrazi, jaka to była tragedia, bo nie tylko dzieci. Ja na przykład wychowywałam takiego małego, co miał 2 latka. Bo młode małżeństwo, więc żadna matka nie chciała dziecka oddać. To się po prostu gehenna była. To był płacz, bo ani nas, myśmy się nie znali. Także... No i pierwszy obóz to był właśnie ten pogrzebień. 22 stycznia 1945 roku kolumny dotarły do Wodzisławia Śląskiego, by w odkrytych węglowych wagonach odjechać do obozów w głębi III Rzeszy. Wodzisław był jakby miejscem docelowym, gdzie ten Marsz Śmierci się kończył. Mroźna i śnieżna zima, wycieńczenie ciężką pracą w obozie i brutalność hitlerowców stały się przyczyną śmierci blisko 15 tysięcy więźniów. Każde odstępstwo od kolumny karane było natychmiastową egzekucją. Na samej trasie marszu zliczono około 600 porzuconych ciał. W tym wydaniu raportu to już wszystkie informacje. Kolejne jutro o godzinie 18:30. Polecam gorąco. Za dziś dziękuję. Do zobaczenia.